Cześć, zapraszam Was do kolejnej świątecznej lekcji. Dzisiaj powiemy sobie między innymi o życzeniach. Ale Wigilia jest właśnie tym dniem, który rozpoczyna święta Bożego Narodzenia. Jak właściwie powiedzieć Wigilia w języku niemieckim? Posłuchajcie. Es war Heiligabend. Na początku tego opowiadania, tej powieści wigilijnej, usłyszeliśmy właśnie zdanie Es war Heiligabend. Właśnie Heiligabend, der Heiligabend oznacza Wigilia. A jak witać się w tym okresie okołoświątecznym? Zobaczmy. Fröhliche Weihnachten! Guten Abend, Gentlemen! W tym urywku filmu o tematyce świątecznej usłyszeliśmy Fröhliche Weihnachten, Guten Abend, Gentlemen, czyli najpierw właśnie pojawił się ten zwrot Fröhliche Weihnachten, czyli wesołych świąt, dobry wieczór, panowie. W innym urywku filmu możemy usłyszeć tak. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten! Ho, 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 Fröhliche Weihnachten, czyli również ten zwrot Fröhliche Weihnachten nam się pojawił. Posłuchajcie jeszcze raz. Ho, 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 Fröhliche Weihnachten. Również w piosenkach o tematyce świątecznej możemy usłyszeć właśnie taki mały urywek życzeń świątecznych, takich króciutkich życzeń świątecznych, które możemy szybciutko przekazać każdemu. Posłuchajcie urywku tej piosenki. Frohe Weihnachten, Merry Christmas, alles Gute. Usłyszeliście pewnie Frohe Weihnachten, alles Gute, czyli wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Posłuchajcie jeszcze raz. Frohe Weihnachten, Merry Christmas, alles Gute. A jak powiedzieć takie pełne życzenia? Z taką formą życzę Wam, życzę w Tobie wesołych, pięknych świąt. Takie życzenia możemy usłyszeć od Pani polityk. Posłuchajcie. Ich wünsche Ihnen, euch allen schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Pani polityk powiedziała, ich wünsche Ihnen, euch allen schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Co oznacza życzę Państwu, życzę Wam wszystkim pięknych dni świąt Bożego Narodzenia. Z tymi życzeniami świątecznymi łączy ona także życzenia noworoczne, co my również często czynimy. Posłuchajcie. Ich wünsche euch einen guten Start, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Zostało powiedziane tak. Ich wünsche euch einen guten Start, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Czyli życzę Wam dobrego startu, dobrego wejścia w nowy 2019 rok. Posłuchajcie całych życzeń jeszcze raz. Ich wünsche Ihnen, euch allen schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Ich wünsche euch einen guten Start, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. I to wszystko w dzisiejszej świątecznej lekcji. Życzę Wam wszystkim również wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.